Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, a.k.a. Michał. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji Zagrajmy w Na Kłopoty Pantera. Słuchajcie, kontynuujemy sobie dalej przygodę. Jesteśmy oczywiście w, jak to się mówi, w Indiach. To właśnie miałem na samym końcu języka. I tak, jak widzicie, mamy tutaj Elvisa Presleya w wersji Różowa Pantera. Zresztą tu macie go i tutaj macie go, no nie? Tak więc zróbmy to, co standardowo powinniśmy zrobić, a mianowicie porozmawiajmy ze wszystkimi. Bo jak wiecie, mamy bardzo, bardzo ważną i specjalną misję. Przede wszystkim musimy zanieść kwiaty na grób małej Chio. Czy nam się to uda? Przekonajmy się. Rozmawiajmy teraz tutaj. Czym mogę służyć? Poproszę koktajl z trzciny cukrowej, wstrząśnięty, niezmieszany. Przepyszne. Koktajl z trzciny cukrowej, okej. To musi mieć bardzo ciekawy smak, muszę przyznać. Nic za darmo, przyjacielu. Nic za darmo, ale nawet nic nie zaoferowałaś, więc jakby... O co ci chodzi? Kup mój czaj, czaj, czaj. Kup mój czaj, czaj, czaj. Co to jest? Herbata. Zachęcam do spróbowania. Chcesz dud? Chyba lód. Nie, dud to znaczy mleko. Chcesz z mlekiem? Przecież jestem kotem. Mleka nigdy nie odmawiam. Kurde, na bogato, herbatka z mlekiem, no nieźle. O nie, co za okropne ubranie. Co to za okropny różowy materiał? Moherek? Wspaniałe, podoba ci się? Jakby na ciebie szyte. Okej, okay. Ten gościu to jest chyba totalne bezguście, nie? Ten strój mówi. Tak, po południu doję kozy, ale przyjdź wieczorem, przebiorę się i pójdziemy na imprezę. Juhu! Zapakować? Ja myślę, że ten strój mówi zupełnie co innego. Ja bym powiedział to tak, to jest strój, który nosi nazwę moich rodziców nie stać na ubrania, więc chodzę w szmatach. No coś takiego. Niech mnie dunder świśnie. Jakby na ciebie szyte. Tobie też się podoba tak bardzo jak mnie? Bardzo cię wyszczupla. Skoro tobie się podoba, to może sam zacznij nosić taki strój, panie kolego. Wyglądasz zabójczo. Zdejmij to, bo padnę z wrażenia. Jak byłem bez jakichkolwiek ubrań, to mówiłeś, że to do mnie nie pasuje i próbowałeś to za każdym razem podważać. Gościu, ty hipokrytą jesteś. A może tutaj coś z Deklem? Nie ten Teges. Jestem słynną gwiazdą, kolego. Okej, spoko. Tutaj ewidentnie koleś chyba ma problemy z żołądkiem i wydaje mi się, że po prostu zalecałbym jak najszybsze udanie się do toalety, bo może po prostu to się źle skończyć i popuścisz tutaj i będzie zamiast białego to no brązowe się zrobi, no nie? W sensie wiesz, nie zdążysz do toalety, wiesz o co chodzi. Chcesz zobaczyć, jak zaklinam kobrę? Nie bardzo. Dam ci ofertę promocyjną. Jeżeli zdołasz zakląć kobrę tak jak ja, dostaniesz za darmo kilka kwiatów mojej żony. Wchodzę w to.
teraz ty. Okej. Zagrałeś beznadziejnie. Ale kiedyś czadowałem w kapeli. Mówili, że mam talent. Moja kobra na pewno by ci tego nie powiedziała. Teraz straciłem ją na dobre. Przepraszam. Powiedziałem, że przepraszam. Znajdę tę kobrę, nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz w moim życiu. No cóż. Chłopaki nie płaczą. Znajdzie się kobra. Znajdzie się koberka, prawda? Mam taką nadzieję. Masz ochotę na coś ciepłego? Polecam Bel Puri albo Massale Dosse. Poproszę o Bel Puri. Mniej bel, mnóstwo puri, jeśli można. Ostry. Ostry piecze. Śmieszne, nie powiem, że nie. Śmieszne, kurde. A to? Chyba wolę puri niż te Massale Dosse. A więc to jest Bel Puri? Bel, co dobre. To chyba bardzo źle zabrzmiało z tym. Bel, co dobre. Chyba on nawet nie skumał, bo cały czas zamknięte oczy ma, więc podejrzewam, że on w ogóle nie rozumie, o czym ty tutaj, Pantera, gadasz do niego. Mam dojrzałe i soczyste owoce. Chyba napiszę piosenkę o człowieku, który stracił swojego węża. Ten jeszcze, kurde, głąb, zamiast pójść, nie wiem, poklepać go po plecach, powiedzieć, dobra, twój pyton, znaczy twoja kobra się znajdzie, to w tym momencie jeszcze chce piosenkę pisać. Nie no, masakra. Ej, wiesz, gdzie jest Varanasi? Szkoda. Skoro nikt nie wie, no to wystarczy chyba się tutaj udać w takim razie. Nic nam nie pozostaje, no ze wszystkim już porozmawialiśmy, nie? Ale fajna scena. Kurde, podróżują sobie ładnie. Wiem, że tu jesteś, ogoniasta. Słyszę, jak oddychasz. A ty co, Pandera, chcesz teraz tutaj, jak to się mówi, poderwać koberkę ogoniastą? Swoją drogą, bardzo ładne tutaj tło, te góry tutaj właśnie w tle, jak widzicie zresztą, domki. O, bardzo ładnie tutaj się urządzili, muszę przyznać, bardzo ładnie się tutaj urządzili. Natomiast teraz będzie suchar, a raczej beton albo cement, bo tutaj Różowy powiedział odnośnie tego, że gdzie jesteś, ogoniasta, i tak dalej. Słuchaj, Różowy, ty nie podrywaj kobry, bo ona już jest zajęta przez Mateusza. Dobra, to nie było śmieszne, ja pierdolę. Kobra, odezwij się. Kobra, jesteś tu? Kobra, jesteś tu? Kobra, odezwij się. Co my możemy zrobić? Kobra, odezwij. Co my możemy zrobić teraz? Możesz gdzieś iść. O! Namaste! Namaste, dziewczynko. Nie widziałaś małej kobry, takiej długości, trochę różowej, z makijażem. Szukaj i pytaj, odnajdziesz wężyka. A więc tu jest. Daj mi z nią pogadać, daj mi się z nią zobaczyć. Odejdź, Pantero. Ja tylko przynoszę pecha. Jestem niedobra. Wybrakowany towar. Brzydka. Pokręcona jak żmija. Gadasz głupoty, kompletne głupoty.
kiedy zobaczyłem cię na tym zatłoczonym targu, ze spojrzeniem ostrym jak sztylet i zabójczym jadem w usta, pomyślałem, że jesteś najpiękniejszą kobrą, jaką widziałem. Jesteś cudowna. Nie zapominaj o tym. Pakuj się. Wracamy do domu. Komplemenciarz. I niech ktoś powie, że nie umiem sobie radzić z kobrami. Znaczy, ja bym tak chciał powiedzieć, że moi drodzy, jak będziecie chcieli kiedyś znaleźć sobie dziewczynę, kobietę swojego życia, to się tak szczerze zastanawiam, czy to, co teraz Różowy przedstawił, to czy czasem, gdybyście wy się nie zainspirowali oczywiście, to ciekaw jestem, czy gdyby ktoś się zainspirował tekstami Różowego, to czy czasem by z patelni w łeb nie dostał, nie? Albo tam z pierwszej lepszej rzeczy, którą by kobieta posiadała, no nie, jakaś. Tak więc, tak tylko się zastanawiam, głośno myślę. Ja nie mówię, że tak by ja nie mówię, że tak by się na pewno wydarzyło, ale tak trochę, no nie powiem, że się sus zrobiło. Napiszesz do mnie? Znalazłeś ją? Idź do mojej żony, to ci da parę kwiatów jaśminu. Okej, to idziemy tutaj, chyba to jest ona. Udało mi się oczarować kobrę twojego męża. To nie jest takie łatwe. Powiedział, że dasz mi kilka kwiatów. Jaśmin. To chyba teraz te kwiaty jemu trzeba dać, nie? Bo on tutaj ma taką specyficzną miskę. W zamian udzielę ci jednej informacji. Zgoda? Nie, bo nie mam do ciebie więcej pytań. To dlaczego pokręciłeś głową na tak? Ja pokręciłem głową na nie. Słuchaj dobrze, mój Różowy, co tu znaczą ruchy głowy? Wasze tak, to nasze nie. Możesz więc pomylić się. Zapamiętaj słowa moje. Płynąc łódką, mijaj boje. Płynąc łódką, mijaj boje? Musiałem coś zrymować z moje. Wciąż nie bardzo kumam. Słuchaj, to proste. Jeśli w Indiach kręcisz głową, to znaczy tak. Więc robicie to odwrotnie. Nie, to wy. Nie, wy. Nie, wy. Właściwie obaj mamy rację, mniej więcej. Możesz mi powiedzieć, jak się dostać do Varanasi? Powiem szczerze. On to śmiesznie tutaj tak zarymował, przepraszam na emocji, to ja tutaj, że tak powiem, się walłem. Śmiesznie tutaj właśnie zarymował, muszę przyznać. Odnośnie tego, że oni robią na opak, no cóż, może tak jest w rzeczywistości, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nigdy w Indiach nie byłem. Jeżeli ktoś z was był w Indiach, koniecznie niech da znać w sekcji komentarzy, czy faktycznie coś takiego ma miejsce, że kiedy kiwacie głową na nie, no to teoretycznie się zgadzacie. Bo dla mnie to trochę dziwne, ja pierwszy o czymś takim słyszę, ale bym musiał się zapoznać z kulturą w Indiach. Dobra, co mamy teraz zrobić? To jest dobre pytanie. Ej, wiesz, gdzie jest Varanasi? Gdzie? Daleko na wschód, przyjacielu, nie dojdziesz na piechotę. Czeka cię długa podróż. Nie potrzebujesz przypraw?
Przydadzą się, dzięki. Możesz skosztować, jeśli chcesz. Okej, co tu mamy za przyprawę? Co to jest za przyprawa? To trochę mi wyglądało na kurkumę, ale raczej wątpię, że to kurkuma jest. I na co nam się ta przyprawa może przydać? Mam dojrzałe i soczyste owoce! To ja cię poczęstuję tą przyprawą. A nie, nie mogę. Byłoby śmiesznie, gdybym mógł go poczęstować. A tak, przyprawa. Nieźle przyprawiłem moją ostatnią rolę. Reżyser popatrzył na mnie i powiedział: Malik, jesteś najsmakowitszym aktorem, z jakim w życiu pracowałem. Nazwał mnie Papryka Malik, bo moje role były takie ostre i wyraziste. Aha, okej. XD? Dobra, komu mogę dać tę przyprawę? Jemu mogę dać, przecież! Nie potrzebuję pomocy w przygotowaniu, dziękuję. Może jemu? Szczęśliwej podróży! Chwila, moment! A tu jakiś ty poszedł. Dopiero teraz go zauważyłem. Chcesz zobaczyć jak... Nie, nie chcę. Co ja mam zrobić, żeby ten... Żeby ten typ przylasł? On przed chwilą był. Jestem gadającą papugą. Nie chcę kagersa. Widzę przyszłość. Pokaż mi swoją dłoń. Czy to możliwe? Masz najdłuższą linię życia, jaką w życiu widziałam. Nie ma końca. Będziesz żyć wiecznie. Czekaj. Nie. Ta nitka dentystyczna przylepiła mi się do okularu. Umrzesz za tydzień. Żartowałam. Ja tylko chciałem wejść w interakcję, a tutaj już takie rzeczy się dzieją? No nieźle. Dobra, słuchaj. Nie chciałeś mi pomóc, to teraz ja cię pójdę pogilgać. Zobacz, co teraz zrobię. Mam dojrzałe i soczyste. No dobra, weź sobie ty różowy diable. Halo? Różowy? Pośpiesz się. Bardzo się martwię o dzieci. Dzieją się strasznie dziwne rzeczy. Wciąż jestem w Bombaju. Daleko stąd do Varanasi? Dość daleko. Pojedź pociągiem. Mam problemy z łącznością. Jest bardzo kiepska pogoda. Nie mogę się skontaktować z pilotem. Pociągiem do Varanasi? Czy ktoś wie, skąd odjeżdża pociąg do Varanasi? Stwardza Wiktoria, właśnie tam idę, chodź ze mną! No to idziemy. Tylko jak, gdzie ja mam iść? Do widzenia, różowy przyjacielu. Szybciej, spóźnisz się na pociąg! O, teraz poszedł, bo ja przez chwilę myślałem, że ja mam, kurde, nadal, nie wiem, gdzieś tu klikać, nie? O, a kogo my tu mamy? Tych dwóch przygłupów? Ale chamidła z nich. Dobra, co to mogę wziąć? Jakoś nie wyobrażam sobie siebie w sari. Sari, widzicie? Wiem, jak to się nazywa. Przypomina mi się moje różowe dzieciństwo.
Może wejdźmy tutaj zobaczyć? Daleko stąd do Varanasi? No nikt nie chce mi pomóc, co jest? Mieszkańcy tej wioski czyszczą zęby moimi gałązkami. Bierz z nich przykład. Dobra, nieważne. Górka nawozu pierwszej klasy. Jak ja mam się tam dostać? Pytanie. Witam. Wiesz, że w Indiach różowy kolor to kolor gościnności? Różowa pantera. Bardzo mi miło gościć cię w moim kraju. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo zajęty. Nawet nie miałem czasu zjeść obiadu. Tyle pracy. Przepraszam za to burczenie. Mój pusty brzuch jest zły. To ci dam coś, proszę bardzo. O, dzięki ci. Jeśli będę mógł się jakoś odwdzięczyć, po prostu powiedz. O, dzięki ci. Jeśli będę... O Jezu. Chciałbym dostać się do... tego, no... Varanasi. Tak, Pantero? O, dzięki ci. Tak, Pantero? Jakoś... Nie wiem, czekajcie, co ja tu mam zrobić w sumie? Może spróbujmy jeszcze raz tu pogadać? Daleko stąd do Varanasi? Dzień drogi pociągiem. A daleko do pociągu? Godzinę autobusem. A daleko do autobusu? Pół godziny piechotą. Możesz mi powiedzieć, jak tam dojść? Musimy pomóc przy obiedzie. Pan, który tka materiały, jedzie dziś wieczorem do Varanasi. Sprzedaje tam swoje towary. Okej. To już brzmi jak jakiś punkt zaczepienia. O, dzięki ci. Jeśli będę mógł się jakoś odwdzięczyć, po prostu powiedz. Tak, Pantero? Czyż to ryż? Moja mama robi świetny ryż z curry. Ryż już mam. Starczy nam. Ryż już mam. Starczy nam. A gdyby tak ten ryż tutaj wrzucić? Nie, no to co ja mogę z tym ryżem zrobić? Ryż już mam, starczy nam. Górka nawozu. Mieszkań. O, dzień. Nie, no nikt nie chce tutaj... Co ja mam zrobić? To jeszcze może z tą dziewczynką porozmawiajmy wtedy? Bo ja nie widzę innego punktu zaczepienia. Cześć, jestem Chamunda. Nazywają mnie też Durga, bogini wojowniczka. Mój ojciec tka materiały, a mama zajmuje się domem i gospodarstwem. Mieszkam tutaj. Do zobaczenia. Okej. Trochę się wystraszyłem. Jesteś z tego gospodarstwa? Oh, żartujesz? Jestem wolnym zwierzęciem. Nie wiem, skąd przyjechałeś, ale tutaj krowy są święte. Dosłownie. Robię to, co chcę, chodzę, gdzie chcę i jem, co chcę. Masz niezłe życie. Należy mi się. Daję dud. Dud jest bardzo ważny.
Nie musisz mi mówić o tym, jak ważny jest dud. Pantero, w gardle mi zaschło. Możesz skombinować coś do picia? Proszę. Czyli domyślam się, że teraz chodzi o wiaderko z wodą, tak? To mam do picia dać? No nie. No nie to. A co my mamy? Zwariowałeś? Jeszcze bardziej będzie mi się chciało pić. No dobra, masz rację w sumie. Ale jak mam ci inaczej skołować picie? Już mam. Trzeba było to jakoś przeciąć. Mam pomysł! A może gałązką przetnę to i... Mieszkańcy tej wioski czyszczą. Dawaj mi gałąź! Dawaj mi gałąź! Pamiętasz, jak powiedziałeś, że chciałbyś mi się odwdzięczyć? Jasne. Przecież uciszyłeś burczenie mojego żołądka. Co mogę dla ciebie zrobić? Może dałbyś mi garnek? Garnek? A, garnek! Nie ma sprawy. O! I to już mamy jakiś punkt zaczepienia, bo teraz nałożymy wodę i damy krowie, no nie? Logiczne. Dokładnie tak! Dokładnie! I dajemy teraz picie. Jedziemy! Woo!